Szanowni Państwo, po raz kolejny Straż Miejska inicjuje akcję Pokaż klasę, posprzątaj po swoim psie. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta akcja była przyjęta jako takie abecadło naszego zachowania w przestrzeni publicznej, by wszyscy ci, którzy mają swoje psy i chodzą na spacery w miejsca publiczne, szanowali te miejsca, szanowali porządek i mieli na względzie również bezpieczeństwo sanitarne naszych obywateli, naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że ta akcja kolejny raz zwróci uwagę na ten bardzo ważny problem, chociaż co roku jest coraz lepiej w tym względzie. Przy tej okazji bardzo się cieszę i witam serdecznie najmłodszych naszych tutaj mieszkańców Bełchatowa, przedszkolaków z przedszkola numer 7 imienia Hałabały wraz z opiekunkami, z paniami pedagogami z tego przedszkola. Bardzo i was witam serdecznie. To wy zawstydzacie nas starszych i pokazujecie, jak właśnie dbać o środowisko, jak powinno się dbać o swoje zwierzaki, które mamy na utrzymaniu pod swoją opieką. Wy wiecie, jak to robić najlepiej i zwracajcie uwagę nam starszym, zawstydzajcie nas, pokazujcie, jak szanujecie innych, szanujecie środowisko i dbacie o ten porządek. Proszę Państwa, bardzo dziękuję również właścicielom psów, tu Państwu Mikulskim, którzy są niezawodni, przychodzą z tymi swoimi pupilami, również pokazują innym właścicielom, jak prawidłowo dbać o psa. Mam nadzieję, że ta akcja, zwłaszcza zwracanie uwagi przez właścicieli innym właścicielom, pozwoli pokazać, że takie abecadło, tak jak mycie zębów, jak mycie podłogi w domu, jak sprzątanie po sobie, tak samo dbanie o zwierzaka, szczepienie, sprzątanie po nim, to jest taka zwykła czynność, która może dużo wiele zmienić w naszej przestrzeni publicznej. Bardzo serdecznie witam też pana prezesa PGM-u, Dariusza Watę. Pan Dariusz reprezentuje największą wspólnotę, zarządcę wspólnot mieszkaniowych w mieście Bełchatowie. W tym roku plakatami naszej akcji są prace konkursowe dzieciaków ze szkół podstawowych z ubiegłego roku. I właśnie takie plakaciki zwracające uwagę na ten problem, wyróżnione w ubiegłym roku w konkursie, będą wisiały we wszystkich klatkach schodowych, we wszystkich blokach. Myślę, że mieszkańcy, którzy korzystają z zasobów mieszkaniowych PGM-u, również są zainteresowani, żeby otoczenia tych bloków, piaskownice, place zabaw były czyste, były przyjazne dla dzieci, żeby nie było zagrożenia sanitarnego powodowanego właśnie po psach, po właścicielach, którzy zostawiają nieposprzątane odchody psie. I mam nadzieję, że właśnie te bardzo ładne plakaty, zawstydzające nas starszych, bo młodzież, dzieci są bardzo wrażliwe właśnie na piękno, na porządek, na czystość, pozwolą również tym niedbającym o to środowisko zawstydzić się i zmienić swoje zachowania. Co roku jest coraz lepiej w tym względzie, natomiast są jeszcze tacy, którzy niestety wymagają reprymendy ze strony Straży Miejskiej, wymagają zwrócenia uwagi, a czasami ukarania mandatem karnym. Proszę Państwa, bohaterami dzisiejszego dnia są dzieci, są panie przedszkolanki, opiekunki, są właściciele psów. My jako strażnicy reprezentujemy samorząd miasta Bełchatowa. Zwracamy się przy tej okazji, że do tych wszystkich, którzy widzą jeszcze potrzebę, gdzie trzeba uzupełnić kosze na odpady psie w osiedlach mieszkaniowych. Proszę do nas zgłaszać takie miejsca, będziemy uzupełniać te miejsca, właśnie wyposażać je w kosze. Również tam, gdzie potrzebne jest zwiększenie naszego nadzoru, będziemy kierować patrole Straży Miejskiej. Przy tej okazji również dzieci i harcerze, bo mamy też reprezentantów harcerzy z drużyny AKUKU, która będzie brała udział w akcji i będzie roznosiła, dawała mieszkańcom plakaty takie właśnie pokazujące, zwracające uwagę na ten problem, ale i również pakiety sanitarne ufundowane przez miasto. Dzisiaj nie trzeba wielkich zakupów, żeby
skutecznie posprzątać po psie. Wystarczy zwykła reklamówka, wystarczy zwykły pakiet profesjonalny, do tego przygotowany. Tu Państwo również zaprezentują nowe, proste urządzenie, które pomaga sprzątać. I może zaproszę tutaj Państwa. Proszę bardzo. Tak. Takie urządzenie, takie zalewanie. Moment, my się musimy ustawić. Aha, wszyscy. Tak, proszę bardzo. A może pieska damy? Ach, ten piesek dzikus mały, Nela. No piesy się troszkę... No tak. Wystraszyły, no, stresują się. Duży jest grzeczniejszy. O, proszę bardzo. Siadaj. Bardzo ciekawe, proste urządzenie, estetyczne, które łatwo, łatwo się stosuje. Zobaczcie. Tak? Taka kopareczka. A do dużego pieska, duży piesek ma taką walizeczkę przypiętą do obroży. Marantusia, proszę się tu składam o strój. Ach, to jest taka walizeczka, która jest przypięta do obroży i tu jest zrolowane woreczki są. Albo papier, albo woreczek foliowy. Ja może dopowiem, że tam, gdzie nie ma jeszcze koszy na odpady psie, to można po prostu taką torebeczkę wrzucić do zwykłego kosza miejskiego, gdzie właśnie później bardzo szybko te kosze są opróżniane tutaj przez przedsiębiorstwo PGM i na bieżąco jest czysto, schludnie i bezpiecznie sanitarne. Bo dzieci wiedzą na pewno, że takie pozostawione, nieposprzątane psie odchody to powodują bardzo duże też zagrożenie sanitarne właśnie dla dzieci. Często właśnie choroby, bardzo poważne powikłania, to są powodowane przez pasożyty, które gdzieś tam żerują na takim nieposprzątanym miejscu. To... Jak dużo mandatów w zeszłym roku Straż Miejska nałożyła na właścicieli? Tych mandatów było kilkanaście. Było kilka wniosków do sądu, ale to oczywiście łączyły się te sytuacje już z takimi sytuacjami ewidentnie niebezpiecznymi. To z jednej strony zły nadzór nad psem, który zaatakował inne zwierzęta, bądź chciał ugryźć przechodzących, spacerujących ludzi, bądź były wprowadzane do piaskownic. I takich sytuacji nie będziemy tolerować. I dotyczyło to osób, które już wcześniej były pouczane, gdzie również zwracaliśmy uwagę. No i nie skutkowały te uwagi, więc no, konieczny był mandat karny. Ale naszym zamiarem nie jest karanie ludzi. Jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie po prostu, no, tak jak powiedziałem, jak mycie zębów, jak szczepienie psa, karmienie go codzienne, to również po nim sprzątanie. To jest takie abecadło, którego musimy się nauczyć. My prowadzimy profilaktykę i tutaj bardzo dziękuję przy tej okazji pracownikom zespołu do spraw profilaktyki Straży Miejskiej, pani Jagodzie, która tą akcję konkursową przygotowała i prowadzi zajęcia w przedszkolach, również tutaj przeprowadzi takie zajęcia za skuteczne wpływanie na zmianę postaw i zachowań od najmłodszych lat. Myślę, że to skutkuje. Najlepiej dzieci zapytać po prostu, czy to jest potrzebne, czy wiedzą, jak się zachować. Również panie, które się nimi opiekują, też mają tutaj z pierwszej ręki spojrzenie na ten problem, a jest to wszystko dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i tych osób, które korzystają z parków, z piaskownic, z placów zabaw. Ile jest w mieście takich koszy teraz? W tej chwili jest kilkadziesiąt takich koszy na odpady psie. Wiem, że są w planie dostawianie nowych. Cały czas wnioski wpływają. Każdy wniosek, który jest do nas zgłoszony, bądź do inżynierii miasta, też można bezpośrednio, jest uwzględniany i w kolejności zakupu ustawiane są tam kosze. Również, jeżeli będzie trzeba, będziemy takie tablice informacyjne umieszczać, właśnie zwracające uwagę na zakaz wynikający z regulaminu utrzymania czystości i porządków w mieście, na zakaz pozostawiania takich nieczystości i konsekwencjach prawnych. Będą rozwieszane plakaty, rozdawane pakiety, coś jeszcze w ramach tej akcji? No i będą zwiększone nadzory Straży Miejskiej, która przez te najbliższe, zresztą przez cały okres letni, szczególnie będzie zwracać uwagę na sprzątanie po psach i właściwy nadzór nad nimi.
Czyli jako, że to jest kolejny już rok z kolei, który pokazuje, jak należy postępować ze swoimi pupilami, czy to jakoś zwiększyło świadomość mieszkańców? Zdecydowanie tak, moim zdaniem. Moim zdaniem tak. Z roku na rok jest poprawa, jest postęp w tej sprawie. Kropla drąży skałę. Ja wiem, że bardzo trudno zmieniać zachowania społeczne, że to jest najtrudniejsza praca, mało widoczna, mało spektakularna. Ale my mamy chociażby taką statystykę dotyczącą ilości skarg, zgłaszanych spraw. Co roku ta sytuacja gdyby się poprawia i mam nadzieję, że przy pomocy dzieci, przy pomocy państwa, wam, od was dziennikarzy, od mediów bardzo dużo też zależy, bo wpływacie na zmianę tych postaw, na kształtowanie zachowań społecznych od dorosłych. No to wszystko, ten wysiłek połączony, na pewno skutki przyniesie, przynosi i to jest ten kierunek, w którym będziemy zmierzać.